Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na debacie organizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Warsaw Institute oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Jest to kolejne spotkanie z cyklu ROD Online, właśnie wprowadzone wspólnie przez te trzy podmioty. Dzisiejszy temat debaty to wybory na Białorusi, kontynuacja czy zmiana. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić moich i Państwa gości. Zaraz się pewnie nam pojawią. Witam Panów bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Szanowni Państwo, moimi Państwa gośćmi mamy dwóch dzisiaj prelegentów. Jest Pan Marek Budzisz, ekspert w think tanku Strategy and Future Nowej Konfederacji, dziennikarz, historyk, menadżer, były doradca m.in. ministra finansów. Dzień dobry Panie Marku. Witam, dzień dobry. Drugim prelegentem jest Pan Kamil Kusiński, główny specjalista do spraw Europy Wschodniej, głównie Ukrainy, Białorusi i Mołdawii w Ośrodku Studiów Wschodnich. Autor tłumaczenia biografii Aleksander Łukaszenka, bohater polityczny. Dzień dobry Panie Kamilu. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, sytuacja u naszego sąsiada jest niezwykle ciekawa. Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybory prezydenckie. Warto byłoby przybliżyć sytuację właśnie, która ma miejsce na Białorusi, gdyż jest to w żywotnym interesie również naszego kraju. Szanowni panowie, mam takie pytanie wstępne, żeby tutaj przybliżyć bliżej nieco sytuację. Czas jest dość nietypowy dla wszystkich krajów, rzecz jasna, mamy czas pandemii, a na Białorusi działo się dużo, dużo innych, bardzo interesujących wydarzeń. Jakby panowie krótko opisali to, co się działo u naszego wschodniego sąsiada w ostatnim czasie. Panie Marku, jakbym mógł pana prosić na początek. To warto, żebyśmy zaczęli od takiego uzupełnienia do tej wypowiedzi, o której pan powiedział, bo wybory są rzeczywiście 9 w niedzielę, ale głosowanie zaczęło się już wcześniej. Mamy za sobą 2 dni głosowania. Dzisiaj CIK, czyli Komisja Wyborcza, podała informację na temat frekwencji i ona w świetle tego komunikatu jest rekordowa. Natomiast jest też bardzo wiele relacji niezależnych obserwatorów, wyborców, dziennikarzy, że w wielu miejscach mają miejsca fałszerstwa wyborcze, dokładanie głosów do urn, cała ta mechanika zmierzająca do sfałszowania czy skażenia rezultatu wyborczego. Więc w tym sensie skala tych manipulacji wydaje się jest większa niżli w latach ubiegłych, bo skala mobilizacji społeczeństwa białoruskiego jest większa. Więc mamy tutaj element, nazwijmy to umownie kontynuacji, element nowy. Opozycja wzywała do Białorusinów do tego, aby nie uczestniczyli w tych, nie korzystali z możliwości wcześniejszego głosowania, tylko poszli w niedzielę 9. po to, ażeby niezależni obserwatorzy mogli liczyć, ile osób i jak głosowali. To taka dygresja, czy uwaga na początek, bo pewnie jeszcze będziemy o tym rozmawiać. Jeśli chodzi o ostatnie miesiące tego, co się na Białorusi działo, no to jest cała masa spraw. To trzeba by przede wszystkim powiedzieć o dwóch takich, czy trzech trendach społecznych. No po pierwsze, mamy do czynienia z pogarszającą się sytuacją gospodarczą i też sytuacją dochodową. Białorusinom żyje się po prostu z miesiąca na miesiąc trudniej. To jest jakby pierwszy element, a władze z kolei ma mniejsze zasoby
na utrzymanie tego, co sama określa mianem państwa bezpieczeństwa socjalnego na Białorusi. Drugi element to pewien szok, który również w wymiarze społecznym, który był związany z podejściem władz białoruskich do kwestii pandemii, czyli z całkowitym ignorowaniem tego zagrożenia, co zostało odebrane jako ostentacyjne i dość bezczelne lekceważenie podstawowych interesów obywatelskich, do których należy bezpieczeństwo, w tym i zdrowotne. I wielu socjologów białoruskich i politologów uważa, że to był główny czynnik tego ożywienia społecznego i ożywienia politycznego, które obserwujemy w ostatnich tygodniach. No i trzeci element, to, który wart jest również podkreślenia, to pojawienie się nowych opozycjonistów, tak by należało powiedzieć, którzy po pierwsze narzucili swoją narrację i swoje postrzeganie rzeczywistości społeczeństwu białoruskiemu. W gruncie rzeczy całkowicie zmarginalizowali tak zwaną starą opozycję, która przestała się liczyć. I w tym sensie mamy do czynienia też z nową jakością, bo to ci nowi ludzie, którzy się też zjednoczyli, co też jest ważnym elementem, bo stara opozycja miała z tym duże problemy po roku 2010, no to też to zjednoczenie doprowadziło do jakiejś nowej jakości w życiu publicznym na Białorusi. Więc dużo bardzo się dzieje. Ja nie chcę omawiać kwestii obozu władzy, bo pewnie jeszcze na to będzie czas, czy relacji Białorusi z Rosją, ale tutaj też są fundamentalne zmiany. Można powiedzieć, że Białoruś przez ostatnie pół roku, a może 10 miesięcy, przeżywała bardzo istotne zmiany właściwie w każdym obszarze. Panie Kamilu, coś by pan jeszcze dodał z tych wydarzeń ostatnich na terenie Białorusi? Tak, rzeczywiście ja się zgadzam z tym, że mamy trudny moment Aleksandra Łukaszenki i ważne tendencje społeczne. Nie są to wydarzenia z dnia na dzień, to nie jest jakiś nagły krach zaufania wobec Łukaszenki. To jest erozja. Erozja jest procesem bardziej ewolucyjnym, postępującym w dłuższym odcinku czasu. Nie wydarza się to w ciągu kilku czy kilkunastu dni. Natomiast rzeczywiście to, o czym pan Marek wspomniał, czyli recesja gospodarcza, ja tylko na marginesie przypomnę, że Białoruś weszła w pandemię z recesją gospodarczą. Jest to jedyne właściwie państwo, bądź jedno z nielicznych państw w Europie, które jeszcze przed pandemią weszło w recesję gospodarczą. Mamy wszyscy problem recesji, bądź będziemy go mieli w związku z COVID-em, z koronawirusem, to jest jasne. I teraz tutaj trudno się wywyższać i mówić, że w Polsce będzie fantastyczny rozwój gospodarczy, bo też jesteśmy ofiarą tej pandemii, ale Białoruś już w tę pandemię wchodziła z problemami gospodarczymi. A społeczeństwo rzeczywiście żyje się coraz gorzej. Ja tak obrazowo tylko gwoli uzupełnienia podam jeden szczegół. Łukaszenka, kiedy chciał wygrać wybory w 2010 roku, to się zresztą tragicznie zakończyło pacyfikacją demonstracji powyborczej. On te wybory wygrał, ale bardzo krwawo, za wysoką cenę. Mam nadzieję, że tym razem będzie trochę inaczej, chociaż ryzyko jest. Łukaszenka wtedy obiecywał średnią pensję rzędu $500. Dla Białorusinów. Minęło 10 lat i zgodnie z oficjalną statystyką średnie wynagrodzenie wynosi nadal około $500. Kto był na Białorusi, albo się też może domyślić, że ceny w tym czasie się bardzo zmieniły. To wie albo się domyśla. Białoruś jest nawet chwilami droższa od Polski, szczególnie jeśli się pojedzie do Mińska. To można odczuć nieco wyższy poziom cen w niektórych segmentach. Jest to rzeczywiście problem, jest to wyzwanie dla władz. I co do tych nowych opozycjonistów, też bym jedną rzecz uzupełnił. Oni rzeczywiście są nowi w białoruskiej polityce, zarówno Wiktor Babaryka, który jest aresztowany i siedzi w areszcie, przebywa w areszcie, Walerii Cepkała, który uciekł do Rosji, potem do Kijowa, ma się pojawić w Polsce podobno na dniach. Ma takie małe tournée poza Białorusią, no i wcześniej jeszcze pretendent nie doszły do urzędu prezydenckiego, Siergiej Tichanowski, aresztowany jako pierwszy w tej kolejce i jego żona, która kandyduje obecnie zamiast niego. Ta grupa tych ludzi jest zupełnie przypadkowa w polityce, w sensie pewnej drogi, którą oni do niej szli.
Może poza Walerijem Cepkałą, który ma jakieś doświadczenie pracy w aparacie państwowym, był dyplomatą, ambasadorem Białorusi w USA i w Meksyku. W latach 90. potem tworzył Park Wysokich Technologii. To jest jego niewątpliwa zasługa. Łukaszenka teraz próbuje to umniejszyć, no ale wiadomo, emocje. Niewątpliwie Cepkało jest człowiekiem z nomenklatury. On ma przynajmniej doświadczenie w sprawowaniu władzy. Babaryko ma doświadczenie w kierowaniu bankiem. 20 lat kierował Biełgazprom Bankiem. Tym niemniej w takiej polityce, w takiej konkurencji politycznej o władzę, w prowadzeniu walki bądź rywalizacji politycznej są to ludzie nowi. Ich programy są albo szczątkowe, albo nie istnieją w ogóle. Głównym postulatem Swietłany Tichanowskiej jest zorganizowanie ponownych wyborów. To też może nie wszystkie media o tym informują w Polsce, ale to jest oś jej programu, żeby za 6 miesięcy były ponowne wybory z udziałem wszystkich ludzi, którzy chcieliby w tym brać udział, łącznie z tymi, którzy są odizolowani w aresztach, którzy udziału w tym brać nie mogą z racji polityki władz. I dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ sytuacja jest do tego stopnia trudna. Erozja władzy tak daleko poposunięta, autorytet Łukaszenki już na tyle niski, a ludzie do tego stopnia sfrustrowani, że nie potrzebują wizjonerów, wielkich trybunów ludowych, przywódców, mówców, charyzmatycznych liderów, którzy wyjdą na ulicę i pociągną za sobą tłumy osobowością, tylko wystarczy, że wyjdzie na przykład Swiatłana Tichanowska i będąc bardzo skrępowaną osobą, ona jest bardzo nowa w polityce, powie, że wolałaby smażyć kotlety mężowi i tęskni za nim, bo jest w areszcie i przychodzą tłumy. Ludzie po prostu poszukują alternatywy jakiejkolwiek, mają już na tyle dosyć Łukaszenki, że tak naprawdę nie zwracają uwagi na szczegóły, a szczegóły są bardzo ważne. I tutaj się otwiera też inne pole, myślę, że to będziemy kontynuować w innych częściach naszej debaty, pole po wyborach do zagospodarowania dla ewentualnych innych przeciwników Aleksandra Łukaszenki. Właśnie kontynuując ten wątek, który pan zaczął, bo tu przedstawił właśnie pan już takich trzech głównych aresztowanych kandydatów i główną kontrakandydatkę właśnie Swietłanę Tichanowską. Panowie, panie Marku, na początek szło do tego, że tych opozycjonistów, nowych opozycjonistów, dwóch z nich wywodzących się z obozu władzy, można powiedzieć, aresztowano i nie dopuszczono do startu w wyborach. Z obozu władzy to może zbyt daleko powiedziane. Znaczy z pewnego establishmentu białoruskiego z pewnością wywodzi się Wiktor Babaryko, który kierował przez długie lata bankiem, trzecim albo czwartym pod względem wielkości aktywów bankiem na Białorusi. I to nie byle jakim, takim, który jest własnością 99,90% własnością Gazpromu i Gazprom Banku. Tam udział kapitałowy państwa białoruskiego jest bardzo, bardzo niewielki. Żeby kierować taką instytucją finansową, która generowała przez lata zysk, no, trzeba być człowiekiem bardzo głęboko osadzonym w establishmencie białoruskim. Wydaje mi się, tak jak obserwowałem działania Wiktora Babaryko, że on już od pewnego czasu pewnie myślał o przygotowaniu swojej innej roli niż roli bankiera, bo na to wskazuje choćby to, że założył fundację, która zajmowała się promocją sztuki i kupowała, wydając na to miliony dolarów, to mówimy o tego rodzaju środkach, kupowała obrazy artystów urodzonych na Białorusi w XIX wieku, a tworzących na przykład w Paryżu, wchodzących w skład École de Paris, i sprowadzał te obrazy na Białoruś. Wydawał też książki białoruskiej noblistki i bezpłatnie dystrybuował je do bibliotek powiatowych, takich w tak zwanej głubince, czyli prowincjonalnych, ale też działał charytatywnie. Od początku roku bardzo się zaktywizował, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne związane z kwestią potrzeby reform, modernizacji Białorusi, zmiany systemu rządów,
poprawy sytuacji gospodarczej. Więc wydaje mi się, że jeśli nie jest to jakiś plan, tak to ujmijmy, bo to jest kwestia dyskusyjna, to przynajmniej takie ambicje wykraczające poza obszar bankowości i bycia przedstawicielem tych sfer gospodarczych Babarykał przejawiał już wcześniej i też na to wskazuje tempo rozwoju jego kampanii, impet, który on bardzo szybko osiągnął, bo proszę zwrócić uwagę, że do jego komitetu wyborczego zapisało się ponad 100 tysięcy osób. To jest bardzo duża liczba, rekordowa. Zebrał bardzo poważne środki. Miał bardzo dobrze przemyślaną i opracowaną kampanię w mediach społecznościowych, co jest, co jak się teraz okazuje, jest jakby istotnym elementem nowej jakości w komunikowaniu się społecznym na Białorusi, bo te media kontrolowane przez władze są po prostu bardzo niesprawne i niepopularne, szczególnie w młodszym pokoleniu. Więc wydaje mi się, że on przygotowywał się do tej roli kandydata w wyborach prezydenckich znacznie wcześniej. No o Walerym Cepkale też można by było sporo powiedzieć. To też jest człowiek, który wywodzi się z obozu władzy. On był w swoim czasie dość bliskim współpracownikiem Łukaszenki, był też ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, o czym już była mowa. To jest człowiek, który jest częścią tego aparatu, czy był częścią tego aparatu rządzącego Białorusią i w tym sensie on też swoje przesłanie wyborcze adresował do przedsiębiorców, do ludzi związanych z sektorem nowej technologii, z pewnością nie do jakichś kręgów opozycyjnych czy do ludzi nastrojonych opozycyjnie do tej pory. Panie Kamilu, a sylwetka Siergieja Tichanowskiego, blogera, od którego aresztowania właśnie rozpoczął się masowe poparcie i w koniec końców wystawienie jako kandydatki jego żony Swietłany. Czy mógłby pan przybliżyć jego postać? Tak, ta postać swego czasu wzbudzała duże zainteresowanie. Ja pamiętam te początki kampanii. Też mnie to od samego początku jego działalności publicznej zastanawiało, czy stoi za tym jakiś plan, jeżeli już w takim nurcie mówimy, pod takim kątem rozstrzygamy tych kandydatów, bo rzeczywiście, jeżeli ja tu się zgodzę z panem Markiem, że Wiktor Babaryka przygotowywał się do ogłoszenia swojej decyzji o starcie w kampanii, ja to dokładnie sprawdziłem, on od roku do momentu, czyli do tego maja, kiedy ogłosił zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich, udzielał wywiadów, gdzie krytykował różne aspekty polityki państwowej. To już wtedy wzbudzało nasze zainteresowanie i pewne zastanowienie, dlaczego on to robi. Tichanowski też mniej więcej od roku robił coś innego, ale dość podobnego. Też to była aktywność medialna. Prowadził kanał na YouTubie. Stąd określamy go właśnie mianem blogera, epopularnego, charyzmatycznego blogera. Kraje do życia. Tak się nazywa do dziś, bo istnieje, tylko jest mniej aktywny, bo nie ma siłą rzeczy głównej postaci, która go tworzyła na wolności. Ten kanał istnieje. I tam było mnóstwo materiałów filmowych, gdzie Tichanowski jeździł właśnie po głównie głębokiej, ale naprawdę głębokiej białoruskiej prowincji, czego nikt właściwie z opozycji wcześniej nie robił na taką skalę, rozmawiał z ludźmi, częściowo ich podburzał, tutaj przejdę zaraz do najistotniejszej części jego kampanii, przeprowadzał z nimi wywiady i to zyskiwał olbrzymią popularność, miał kilkaset tysięcy wejść. Ten kanał zbudował mu rozpoznawalność i na tej bazie on potem ogłosił również swoją decyzję o zamiarze kandydowania na urząd prezydencki, zamiarze zgłoszenia do rejestracji Komitetu Wyborczego, co mu się nie udało. No stąd się rozpoczęła cała historia Swietłany Tichanowskiej. Ona się też tutaj znalazła, przynajmniej tak to wygląda z zewnątrz, przypadkowo w tej całej sprawie. Wcześniej była po prostu tylko jego żoną. Co do jego stylu, on był dość specyficzny. Tichanowski nie zaproponował żadnego programu właściwie.
W porównaniu z tym, co proponował Tychanowski, koncepcja światłany Tychanowskiej jest bardzo szczegółowym, kompleksowym programem. Jedynym postulatem właściwie Tychanowskiego było to, że Łukaszenka się już zużył i powinien odejść. Było to podawane w bardzo radykalnej formie. Łukaszenka był określony mianem Karalucha. Były takie flashmoby z kapciem, butem czy innym rodzajem obuwia, żeby go tam właśnie tym trochę przytrzasnąć, jakby zlikwidować. Takie różne metafory. Jeździł po całym kraju, zdobywał tym popularność, nakręcał i tak już niedobre nastroje społeczne. Była to kampania w czystym sensie mobilizacyjna. Można oczywiście sobie zadawać pytanie, po co taka kampania. Zwolennicy teorii spiskowych mogą stwierdzić, że Tychanowski był zesłanym agentem Moskwy, bo rzeczywiście przebywał parę lat w Moskwie, tam prowadził interesy, żeby zmobilizować i tak już zdenerwowanych ludzi, sfrustrowanych, rozczarowanych władzą, zmobilizować do Majdanu, do Płoszczy. I w tym kierunku szło rozumowanie Łukaszenki, stąd też nie było dla mnie w ogóle dziwne, że Tychanowski został aresztowany w pierwszej kolejności. Nawet Łukaszenka nie zdążył jeszcze poważnie zaatakować medialnie Babaryki i Cepkały, jeszcze ich zostawił sobie na deser, a głównym obiektem ataku był Tychanowski i jemu uniemożliwiono najpierw zarejestrowanie komitetu, a potem w wyniku bardzo kiepsko zmontowanej, ale to nikogo nie obchodzi w białoruskich organach siłowych, prowokacji z udziałem podobno prostytutki, aresztowano go w Grodnie 29 maja, od tego czasu jest w areszcie i jest tam prawdopodobnie dość nękany, jakieś takie społeczne informacje przenikają, że jest gnębiony, to może nawet torturowany, w każdym razie często ląduje w karcerze, co jest jedną z wyższych form szykan w białoruskim więzieniu, a to jest białoruski karcer. To jest też specyficzna forma szykan. Także była to kampania najbardziej radykalna, najbardziej mobilizacyjna i przez to ucięta właściwie u korzenia już w zarodku przez białoruskie władze. No tak, tylko że to trzeba dodać, że w ostatnim czasie pojawiły się informacje podane, bo mamy jakby dwa obszary. Mamy narrację władz, która otwarcie mówi, że ta trójka kandydatów to są realizatorzy interesów rosyjskich, no mówiąc w pewnym skrócie. I ta narracja jest niewiarygodna, ona nie budzi zaufania, dlatego że mówi to Łukaszenka i to jest grubymi nićmi szyta intryga, tak to delikatnie powiedzmy. Ale jest też cała masa przesłanek, informacji czy wypowiedzi samych tych kandydatów, no, która w pewnym sensie jest niepokojąca, bo zdaje się potwierdzać niektóre z tych ocen. Jeśli chodzi o Tychanowskiego, no to ukraiński portal Inform Napalm opublikował serię informacji, a nie jest to portal pro-łukaszenkowski, opublikował serię informacji, z których wynikało, że Tychanowski po pierwsze przebywał na Krymie po 2014 roku, po drugie będąc w Moskwie miał kontakty z takimi kręgami nacjonalistycznymi, opowiadającymi się za ekspansywną polityką rosyjską. Sam zresztą też umieszczał na swoich stronach internetowych różne propagandowe filmiki czy materiały rosyjskie. Najbardziej chyba taki bulwersujący z nich, no, przedstawiał wybuchy nuklearne w miejscu, gdzie jest Nowy Jork. Więc połączenie tej, powiedziałbym, dziwnej aktywności. Socjologowie też mówią o tym, że ci trzej kandydaci zagospodarowywali jakby trzy różne elektoraty. Czym innym się zajmował Tychanowski, czym innym Babarykał. W przypadku Babarykał, no to też było cały szereg dość niefortunnych wypowiedzi jeszcze przed jego aresztowaniem. Na przykład w wywiadzie dla moskowskiego Komsomolca on zapytany o to, czy zgodziłby się podpisać tą ostatnią, najbardziej kontrowersyjną kartę drogową w ramach integracji państwa rosyjsko-białoruskiego, która przewidywała wspólną walutę. On odparł, że jeśli to byłoby z korzyścią dla
gospodarki Białorusi, to by nie był przeciwko temu. Następnego dnia to od tego się odżegnywał, umieścił takie oświadczenie na swojej stronie w Facebooku, że się zagalopował i mówił, że suwerenność państwa jest dla niego wartością. No ale pewien osad czy pewne wątpliwości pozostają. Cepkało na przykład napisał kilka dni temu, to się pokazało przedwczoraj w mediach, list do Putina z prośbą o interwencję, o doprowadzenie do sytuacji, żeby na Białorusi mogły odbyć się wybory. I list jest pisany w duchu, to jest chyba w nim najbardziej kontrowersyjne, w duchu oskarżenia Łukaszenki, że on w sposób wiarołomny podchodził do idei wspólnego państwa rosyjsko-białoruskiego, działając w ten sposób na niekorzyść przyjaźni narodów rosyjskiego i białoruskiego. Takich, myślę, że moglibyśmy wymienić tego rodzaju wypowiedzi, lapsusów, przemilczeń bardzo dużo. To buduje takie przekonanie również po stronie tej starej opozycji. No, na przykład Milinkiewicz mówi o tym, że to są ludzie, którzy w gruncie rzeczy działają na korzyść Rosji. Mamy moim zdaniem do czynienia z dwoma obszarami. Z obszarem autentycznego ożywienia społecznego, pewnej mobilizacji politycznej ludzi, którzy chcą zmian, i z dość niejasną grupą osób, niejasną co do intencji, może po prostu nie mającą wizji polityki w tej sprawie, ale ich postępowanie budzi szereg wątpliwości, którzy znaleźli się na czele tego ruchu społecznego, czy tej fali społecznej. To po prostu zmusza do stawiania tych pytań i poszukiwania odpowiedzi, tym bardziej, że rzeczywiście pani Cichanouska jest osobą, która mówi, że nie jest politykiem, mówi, że przyszła tylko na pół roku, że jej rolą jest doprowadzenie do nowych wyborów. Program wyborczy, który przedstawiła, jest niesłychanie skromny. Tam, tak, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, są dosłownie 3 zdania na ten temat napisane, a pytana na przykład przez dziennikarzy rosyjskiego portalu Lenta, jaki jest jej stosunek do dekomunizacji, w ogóle nie wiedziała, co to słowo oznacza. Zapisała sobie na kartce, mówiąc, że musi zapytać mądrzejszych ludzi i sobie wyrobi pogląd. No, to wszystko skłania do pewnego zastanowienia i do pewnej ostrożności w formułowaniu ocen, jakie są intencje tych połączonych komitetów wyborczych. Ja też zwrócę uwagę jeszcze na jeden element, mianowicie pani Kalesnikowa w wywiadzie powiedziała, że to jest szefowa Komitetu Wyborczego Wiktora Babarykał, że ona Babarykał poznała miesiąc przed tym, kiedy stanęła na czele tego Komitetu Wyborczego, a wcześniej 12 lat mieszkała w Niemczech. Tam ona jest muzykiem z wykształcenia i menedżerem sztuki. I tam jakby funkcjonowała, więc w tym sensie ona też jest w białoruskiej polityce człowiekiem nowym. To wszystko po prostu nakazuje pewną ostrożność, jeśli chodzi o formułowanie ocen, moim zdaniem. Chciałbym przypomnieć naszym szanownym słuchaczom i osobom oglądającym, że można zadawać pytania. Pod sam koniec debaty przeczytam jakieś zagadnienia, pytania od Państwa i zadam je oczywiście naszym prelegentom. Kontynuując dalej ten wątek aresztowania Cichanouskiego, który spowodował to poparcie. Widzieliśmy mnóstwo zdjęć osób z klasycznymi, historycznymi flagami Białorusi. Czy właśnie to jest jakieś obudzenie w pewien sposób narodowe Białorusinów, czy po prostu ci ludzie tak naprawdę mają faktycznie dość i szukają jakichkolwiek alternatyw?
Białorusini mają dość, mają na pewno dość. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie tego policzyć i nikt tego nie jest w stanie, bądź boi się liczyć. Łukaszenka już w 2016 roku skutecznie, on i jego ludzie zdławili niezależną socjologię na Białorusi. Instytut NISEPI, taki najbardziej popularny, który jeszcze wtedy prowadził badania, czyli 4 lata temu, zamknął się, zawiesił swoją działalność. To zawieszenie trwa do dziś, można mówić de facto o zamknięciu działalności. Założyciel i dyrektor, profesor Manajew, wyjechał do Stanów i tam sobie układa od nowa życie. Prowadzenie badań socjologicznych na Białorusi jest możliwe, tu też muszę sprecyzować, nie jest tak, że nie ma ich w ogóle, ale one raczej nie mogą dotyczyć rzeczy absolutnie wrażliwych. Łukaszenka z czasów radzieckich wyniósł nieufne podejście do socjologii, zresztą ona w Związku Radzieckim tak naprawdę nie istniała. Przywódcy radzieccy doskonale wiedzieli, jak niebezpieczna jest ta nauka i praktyczna realizacja. I Łukaszenka, jak każdy autorytarny lider, boi się sondaży. Chyba że te sondaże mają charakter propagandowy i mieliśmy taką wrzutkę parę tygodni temu, że niby 76-78% obywateli wciąż go popiera. Opozycja z kolei krzyczy Sasza 3%, czyli Sasza 3%, 3%. Jest to mem, bardziej hashtag, nie wiem jak tego by nie nazwać, slogan w kampanii opozycji z kolei, mający zdyskredytować Łukaszenkę. I jedno i drugie jest przesadą. Prawda jak zawsze leży po środku, przy czym to jest moja ocena za biurka w Warszawie, przy którym teraz mnie widać, a nie konkretne badanie socjologiczne. Uważam, że to jest coś pomiędzy 30-40%, ale mówię, że to nie ma żadnego znaczenia, żadnego waloru naukowego. Tym niemniej widzimy po pośrednich oznakach wysokie poparcie dla Babaryki, 430 tysięcy podpisów pod jego kandydaturą, to jest liczba bezprecedensowa. Zenon Paźniak w latach 90., w 94 roku, kiedy kontrkandydował, był kontrkandydatem Łukaszenki, zebrał nawet mniej niż połowę tego. To jest absolutnie wynik bez precedensu, jeśli chodzi o kandydatów alternatywnych wobec urzędującego prezydenta. Widzieliśmy te kolejki ludzi, którzy kilometrami stali, godzinami stali, żeby złożyć podpis pod listami poparcia. Widzimy ludzi na spotkaniach przedwyborczych Tichanowskiej. Na YouTubie mamy bardzo ciekawe materiały zrealizowane przez youtuberów białoruskich, którzy udawali ludzi ze sztabu Łukaszenki, z jego komitetu wyborczego, że niby zbierają podpisy pod jego kandydaturą. Zrobili to i w Mińsku, i w regionach. To są fantastyczne filmy, częściowo zabawne, częściowo smutne, pokazujące, że tylko jednostki, to nawet bardzo nieliczne, z entuzjazmem czy jakąkolwiek sympatią odnosiły się do tej idei, żeby się podpisać za Aleksandra Grigoriewicza. To nie ma oczywiście żadnego waloru naukowego, ale są to ciekawe przyczynki, didaskalia czy różnego rodzaju obserwacje, które pozwalają zrozumieć, jak bezprecedensowo duża skala niezadowolenia obecnie panuje na Białorusi. Jak ludzie są rozczarowani. Skoro jestem już przy głosie, jeszcze bym się odniósł do kwestii pracy poszczególnych kandydatów na rzecz Rosji. To rzeczywiście jest kwestia dużej odpowiedzialności, tym bardziej, że ja jestem też ekspertem ośrodka rządowego, żeby preferować jakieś takie jednoznaczne oceny, który kandydat pracuje na Rosję. Może ja się tego nie podejmę tak do końca, natomiast pomóc może w określeniu tego, czy jakiś kandydat może pracować na rzecz Rosji i czy to w ogóle jest możliwe, pomóc może krótka rekonstrukcja interesów rosyjskich na tych wyborach. Bardzo krótka, to możemy potem rozwijać w razie potrzeby. Czego może chcieć Rosja od tych wyborów? To może być bardzo pomocne. Rosja, jak mi się wydaje, raczej nie jest zainteresowana obaleniem Aleksandra Łukaszenki, kreowaniem chaosu, kreowaniem rewolucji. Pewnie zaraz będziemy mówić o Wagnerowcach, to też bardzo ważny temat, który również się odnosi do życzenia, ewentualnego życzenia Kremla, aby na Białorusi wybuchła rewolucja. Ja myślę, że takiego życzenia nie ma. Rosja wie, jakie może być ryzyko chaosu, którym trudno zarządzać. Można zarządzać jego inicjowaniem, ale potem już to się może wszystko wymknąć spod kontroli. Dla Rosji najkorzystniejszy jest wariant, który został potwierdzony w orędziu Łukaszenki. Też bardzo ciekawa rzecz, orędzie Łukaszenki ze środy, gdzie Łukaszenka wręcz w historyczny sposób, bardzo emocjonalny, krzyczał, groził, rozpaczliwie wręcz apelował do młodzieży, aby nie wychodziła, groził swoim oponentom, poniżał czy te
te trzy panie, które bardzo pogardliwie się o nich wypowiadał, które tworzą ten triumvirat kobiecy, tym i oczywiście panią Swietłanę Cichanowską. I taki Łukaszenka jest dla Rosji najkorzystniejszy. Taki rozhistoryzowany, rozwibrowany Łukaszenka, który nieadekwatnie ocenia rzeczywistość, który w reakcji na ludzi, którzy wyjdą 9 sierpnia na ulicę, być może i to prawdopodobnie tak będzie, że ci ludzie nie będą gotowi do budowania barykad, bo ja nastojów rewolucyjnych na Białorusi nie widzę, ale po prostu wyjdą, będą się ustawiali w jakiś tam łańcuch solidarności, będą jakieś świeczki palili, będą śpiewali, jest piękna piosenka Mury po białorusku, polecam odsłuchać na YouTubie, bardzo fajna adaptacja. I tutaj reakcja Łukaszenki może być nieadekwatna, może być krwawa. W następstwie dialog z Zachodem jest zagrożony, dochodzi do jego zawieszenia lub zerwania. Potem Łukaszenka staje osłabiony przed Rosją w toku już kontynuacji negocjacji o mapach drogowych, o których pan Marek już wspominał. Taki scenariusz dla Rosji jest najlepszy. Dlatego jeżeli rozpatrujemy działalność poszczególnych kandydatów, to zwróćmy uwagę na to, że żaden właściwie nie dążył do rewolucji na Białorusi, żaden wprost nie wzywał do Majdanu. Do Majdanu wprost nie wzywał też Cichanowski, chociaż rzeczywiście dążył do podniesienia temperatury społecznej i podburzenia ludzi. Rosji wystarczy wariant taki, gdy Łukaszenka traci cierpliwość i pacyfikuje dowolną manifestację społeczną w sposób wystarczająco krwawy. Do rozwiązań siłowych, potencjalnych rozwiązań siłowych, mamy nadzieję, zaraz jeszcze wrócimy. Teraz chciałbym przybliżyć się z sylwetki kandydatów w tych wyborach, które, jak pan Marek słusznie zwrócił uwagę, już trwają. Mamy Hannę Kanapacką, mamy Andrija Dmitrijewa, mamy Sergija Czeremia, Czerecznia. Mamy panią Swietłanę Cichanowską, o której już wspominaliśmy, no i oczywiście urzędującego prezydenta. Jakby, panie Marku, jakby pan mógł w kilku słowach opowiedzieć o tych trzech innych kandydatach, o których jeszcze nie wspominaliśmy. Pani Kanapacka jest byłą deputowaną. Byłą, dlatego że w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych ona nie dostała się do białoruskiego parlamentu i wtedy, kiedy ona była deputowaną, uchodziła za jedną z dwóch opozycyjnych na początku kadencji wobec rządów Łukaszenki. Potem ta grupa głosujących sprzecznie z przedłożeniami rządu wzrosła do kilku osób, ale ona kreowała się na taką osobę, która jest realną alternatywą wobec rządów Łukaszenki i podtrzymuje tę narrację. Mówi o sobie, abstrahując już od tego, że mówi też, że wygra te wybory, ale mówi o sobie, że jest jedyną alternatywą wobec Łukaszenki i na poziomie deklaratywnym jest jednoznacznie prozachodnia, tak należałoby to powiedzieć. Natomiast ona jest dość powszechnie oceniana jako kandydatka popierana, czy wręcz taka, której, za kandydaturą której stoi obóz władzy. Tu jest kilka przesłanek, żeby tak uważać. No, dwie najpoważniejsze to są takie, że uważa się, iż ona nie zebrała samodzielnie podpisów i że w ogóle nie zebrała liczby 100 tysięcy wymaganych podpisów. Są relacje też przez białoruskie niezależne media publikowane ludzi z jej sztabu, którzy mówili, jak rzeczywiście wyglądało to zbieranie podpisów, że poparcie było bardzo wątłe, powiedzmy w skrócie, i w gruncie rzeczy też te spotkania wyborcze, bo nie można ich nazwać wiecami, tam przychodzi po kilkanaście osób, też świadczy o to, że to poparcie jest dla niej bardzo małe. Ona podlega presji ze strony części niezależnej opinii publicznej białoruskiej, żeby zrezygnowała z kandydowania. Podobnie zresztą jak pozostali kandydaci, no ale oświadczyła, że prędzej niebo się zawali, niż ona zrezygnuje. W czasie kampanii w tej fazie kampanii, kiedy zbierano podpisy, ona bardziej koncentrowała się na krytyce konkurentów dla Łukaszenki niż samego Łukaszenki.
Więc to też by wskazywało, że ta jej kandydatura jest wygodna dla obozu władz. Dwóch pozostałych panów, czyli pan Dmitriew i Czerczeń, to są przedstawiciele takich ruchów politycznych, które są uznawane za koncesjonowaną opozycję. Dmitriew się ostatnio dość mocno zradykalizował i wypowiada takie jednoznacznie antyłukaszenkowskie poglądy, wzywając do uwolnienia aresztowanych, do przeprowadzenia uczciwych wyborów. Natomiast pytany o to, czy ustąpi przed pierwszą turą wyborów i czy poprze Cichanouską, powiedział, że tego nie zrobi, że w gruncie rzeczy jego elektorat jest inny niżli jej i intencją jego aktywności publicznej jest doprowadzenie do drugiej tury. To oczywiście można dyskutować, na ile te oceny są uprawnione i na ile fakt utrzymywania własnej kandydatury przy niewielkim bardzo poparciu społecznym jest na rękę Łukaszence, a na ile on powinien rozważyć rezygnację. Jeśli chodzi o Czerczenia, on jest liderem takiej socjaldemokratycznej formacji Chromada, ale jego kampania wyborcza jest w gruncie rzeczy dość bezbarwna, on jest mało widoczny. W moim odczuciu on został zarejestrowany dlatego, że jego kandydatura była uznana jako potencjalnie niegroźna. Taką potencjalnie niegroźną kandydaturą miała być też Swietłana Cichanouska, bo tu trzeba powiedzieć o tym, że po aresztowaniu jej męża ona miała taki element, gdzie w gruncie taką fazę kryzysu kampanii zbierania podpisów. Bo to aresztowanie nie dotyczyło tylko jej męża, ale też dotyczyło sporej grupy jego współpracowników, którzy byli trzonem tego sztabu wyborczego i w pewnym momencie ona przestała organizować spotkania, przestała zbierać podpisy. Powiedziała w mediach, że otrzymała telefony, a potem to doprecyzowała, mówiąc o jednym telefonie z pogróżkami z numeru ukraińskiego, jak ostatnio powiedziała, gdzie grożono jej dzieciom. I wydaje się, przynajmniej dzisiaj taki pogląd można spotkać w białoruskich mediach, że władze dlatego ją zarejestrowały, jej kandydaturę, ponieważ uważały, że jej kampania będzie po prostu bardzo inercyjna, czy nie będzie miała tej dynamiki. To połączenie sztabów wyborczych Babaryki, Cepkały i pani Cichanouskiej no, nadało jej kampanii wyborczej nową dynamikę. Taką, której nawet nie było za czasów zbierania podpisów, kiedy jeszcze jej mąż był na wolności. I widać wyraźnie, że ona jest niesiona falą tego społecznego poparcia. Ona na początku, jeszcze 2 tygodnie temu, występowała w sposób dość, takim powiedział, ostrożny czy niewprawny, bo nie była osobą, która publicznie się wcześniej udzielała. Teraz już to jej dużo łatwiej przychodzi. Ostatnio zaczęła mówić o tym, że walka nie skończy się 9 sierpnia, tylko że będzie kontynuowana. Wcześniej mówiła, że stanęła do wyborów po to, żeby doprowadzić do uwolnienia męża. Wczoraj bodajże powiedziała, że nie odda tych milionów głosów poparcia za cenę wolności męża, w związku z tym to też mamy do czynienia z pewną ewolucją, czy może z pewnym dojrzewaniem pani Cichanouskiej. O niej się mówi, że jest gospodynią domową, ale to jest osoba wykształcona, ona ma wyższe wykształcenie, pracowała jako tłumacz, czy mówi, skończyła anglistykę bodajże, ale ja dobrze pamiętam, więc też mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, które my obserwowaliśmy w roku 80, w sierpniu, kiedy ludzie jakby dojrzewali do roli politycznej, przekształcali się na oczach narodu z nikomu nieznanych postaci w liderów ruchów społecznych. Myślę, że w jej przypadku to też ma miejsce, podobnie zresztą jak w przypadku pozostałych dwóch pań, czyli pani Kalesnikowej i pani Weroniki Cepkało. To jest taki proces, który warto
warto dostrzec, bo to pewnie będzie miało swoje konsekwencje. Panie Kamilu, coś by pan jeszcze dodał do wypowiedzi pana Marka? No cóż, może do trzech rzeczy się odniosę. Do jednej anegdotycznej z tych trzech. Pan Siergiej Cierecień jest biznesmenem, człowiekiem majętnym. Tam chyba jeszcze bardziej zamożna jest jego żona, prowadzi jakiś salon mody ślubny, oni bardzo się, tak się teraz modnie współcześnie mówi, lansują się w internecie jako tacy nowobogaccy białoruscy. Jednocześnie pan Siergiej Cierecień jest liderem jednej z partii socjaldemokratycznych, akurat tej partii, która ma najgłębsze tradycje historyczne, której przewodniczącym był Stanisław Szuszkiewicz, już bardzo zaawansowany wiekowo, zasłużony dla Białorusi polityk, właściwie pierwsza głowa państwa jeszcze przed Łukaszenką, taka nieformalna głowa państwa, szef Rady Najwyższej. Biznesmen Dorobkiewicz staje na czele socjaldemokracji. No, takie rzeczy oczywiście się zdarzają, ale to nie budzi zaufania ani do partii, ani do niego. Co do pani Anny Kanapackiej, tutaj przypomnę tylko jedną rzecz, bo z nią jest podobnie jak z tą trójką kandydatów, których moglibyśmy podejrzewać o pracę na rzecz Kremla, czyli pana Tichanowskiego, potencjalnego kandydata właściwie, ubiegających się o kandydowanie Waleria Tsepkałę i Wiktora Babarykę. To tak samo z Anną Kanapacką, nikt za rękę nie złapie. Bo tutaj akurat podejrzenia idą w drugą stronę, że pracuje na rzecz Łukaszenki. Ja tylko przypomnę jeden wątek. W zeszłym roku został wydalony z Białorusi, ale na zasadzie konsultacji między stolicami bardzo kontrowersyjny, bardzo specyficzny ambasador Rosji Michał Babicz, który zachowywał się jak generał gubernator, jak namiestnik cara na Białorusi, a nie ambasador w nowoczesnych, współczesnych czasach. Więc tutaj ten konflikt dojrzewał, ale może mało kto teraz pamięta, gwoździem do trumny, że tak mogę powiedzieć, że do końca kariery Babicza na Białorusi była właśnie Anna Kanapacka, która podczas orędzia Łukaszenki wówczas wygłoszonego w kwietniu, bo zazwyczaj to jest wiosną, teraz wyjątkowo to było latem, bo są wybory, ale w zeszłym roku to było wiosną. Ona zadała pytanie, była część na zadawanie pytań ze strony deputowanych, wtedy jeszcze była deputowaną parlamentu i spytała o błędy, o błędne wypowiedzi Michała Babicza odnośnie wyceny elektrowni atomowej w Ostrowcu. Aleksander Łukaszenka bardzo się ucieszył na to pytanie, odnosił się z wyraźną sympatią do Anny Kanapackiej, mówił na ty, ale z sympatią, on wszystkim mówi na ty, tylko to ma różne zabarwienie, tutaj było dużo sympatii, uśmiechy i Aleksander Łukaszenka bardzo to dobrze wykorzystał, widać, że był przygotowany na to, aby przejechać się, mówiąc tak kolokwialnie, po Michaile Babiczu i to właśnie była ostatnia wypowiedź Łukaszenki o nim, taka publiczna i potem już Babicza na Białorusi nie było. Także to tyle, a jeśli chodzi o najważniejszą kampanię pani Tichanowskiej i wspierających ją Marii Kolesnikowej i Weroniki Tsepkało, to tutaj rzeczywiście widać pewien proces dojrzewania, oswajania się Swietłany Tichanowskiej z publicznością, ze sceną, z mikrofonem, z koncertem, nie wiem, z czymkolwiek, co jest związane z publiczną polityką, z taką polityką przez duże P, jak na warunki białoruskie, z wielodziesięciotysięcznymi tłumami. To widać, ale też chciałbym zwrócić uwagę na to, że tam co najmniej pracuje na nich jakaś bliżej mi nieznana profesjonalna firma z zakresu marketingu politycznego czy innego marketingu, jeśli nie jacyś politechnolodzy. Panie często czytają z kartki, to wszystko idzie według jednego schematu i prezentacje podczas spotkań przedwyborczych i widać w tym przemyślaną koncepcję, która raczej nie pochodzi ani od pani Swietłany Tichanowskiej, ani od pani Weroniki Tsepkały, przy całym szacunku pani Weronika Tsepkało też nie ma doświadczenia politycznego, pracowała w branży IT, czy od pani Marii Kolesnikowej, która jest niewątpliwie autorytetem, jeśli chodzi o muzykę, o grę na flecie, ale czy kwestie organizacji wystaw artystycznych, ale z pewnością też nie jest specjalistką od PR-u politycznego. Także tam, jak podejrzewam, że to jest posag, który przenośnie oczywiście, który wniosła do kampanii Grupa Babaryki, oni mieli najwięcej specjalistów od tego typu, jeszcze pracujących na Biogazprombanku i to jest wersja minimum, że tego typu ludzie, którzy przyszli razem ze sztabem Babaryki, bardzo profesjonalnie opracowali koncepcję tej kampanii, która trafia do białoruskich serc i umysłów. No to jeszcze jedną obserwację warto dodać. Czy ja mam takie wrażenie, jak śledzę to, co dzieje się na Białorusi, że to, że przeciwko Łukaszence stanął triumvirat trzech młodych kobiet,
jest w pewnym sensie odbiciem takiej jego kontrowersyjnej wypowiedzi, kiedy on mówił, że konstytucja Białorusi jest tak skonstruowana, że ona nie jest na siły kobiety i kobieta w ogóle nie nadaje się do tego, żeby rządzić Białorusią. Ta wypowiedź została odebrana jako taka mizoginistyczna czy paternalistyczna. Potem się pojawił się ten triumvirat pań, które, jak same mówią, w 15 minut porozumiały się o połączeniu wysiłków i de facto stanięciu razem przeciwko Łukaszence. Ja mam wrażenie, że tu jest jakiś element takiej socjotechnicznej kreacji w tym wszystkim, bo to tak wygląda niestety. Jeśli mówimy o Białorusi, no nie sposób wspomnieć o, rzecz jasna, o Rosji. Już pan Kamil wspomniał o potencjalnym scenariuszu, który byłby najlepszym dla Kremla. O scenariuszach, jak to będzie wyglądała sytuacja, to jeszcze oczywiście powrócimy. Panie Marku, ja bym chciał zadać pytanie właśnie dotyczące takich dwóch sytuacji. Mianowicie o aresztowanie grupy Wagnera, czyli tych rosyjskich najemników na terenie Białorusi, oraz o informacji o zawale, udarze Łukaszenki, które właśnie miało miejsce po spotkaniu z premierem Rosji, jeśli mi pamięć nie myli. Zacznijmy od tej drugiej kwestii, bo ona jest znacznie, znacznie prostsza. Mianowicie od ubiegłego tygodnia, od momentu wizyty premiera Miszustina, notabene w tej świcie Miszustina, który przyjechał do Mińska, był też Babicz, o którym była tutaj mowa, a pani Kanapacka przed jego wyjazdem apelowała, żeby go w ogóle na teren Białorusi nie wpuszczać. Od tego momentu w rosyjskich głównie, ale też i w białoruskich kanałach na platformie Telegram dość regularnie i z dużą intensywnością była kolportowana były różne informacje o złym stanie zdrowia Łukaszenki. Czy mówiło się o wylewie, czy jakiejś tego rodzaju chorobie. Kolportowano informacje, że w gruncie rzeczy nie jest on w stanie samodzielnie rządzić krajem. Pewne jakby potwierdzenie, że z jego zdrowiem nie jest wszystko w porządku, no, znajdowało w kilku elementach. Po pierwsze, on sam powiedział, że bezobjawowo przeszedł COVID i że w związku z tym nie czuje się najlepiej. Po drugie, na spotkanie właśnie po aresztowaniu grupy Wagnera z Radą Bezpieczeństwa w takim okrojonym składzie przyszedł, a może to było na spotkanie z wcześniejsze, no nieważne, przyszedł z ręką obandażowaną, co niektórzy uznali, że to jest, że tak powiem, skutek zaopatrzenia go w wenflon, co by wskazywało, że leżał w szpitalu. W czasie tego orędzia, które wygłosił, on bardzo się pocił. Ale z kolei dzisiaj ukazał się wywiad z dziennikarzem Gordonem ukraińskim, który przeprowadził z Łukaszenką długi wywiad. On dzisiaj ma być opublikowany, czy tam raczej wyświetlony, bo to jest wywiad na YouTubie. Gordon powiedział, że jego zdaniem Łukaszenka jest w bardzo dobrej formie fizycznej i że z pewnością nie jest chory, więc w tym sensie wydaje się, że jeśli on miał jakieś problemy ze zdrowiem, to nie aż tak poważne, jakby sugerowały te informacje o tym, że przeszedł udar czy wylew krwi, czy wylew krwi do mózgu, więc jakby to jest pierwsza kwestia. Natomiast jeśli chodzi o Wagnerowców, no to jest szersze zagadnienie. Tu trzeba by zacząć od tego, że mamy do czynienia od ubiegłego czwartku z trzema wersjami, a właściwie z trzecią już wersją
sformułowaną przez władze Białorusi i samego Łukaszenkę. Najpierw on mówił, że było 200 Wagnerowców, którzy przysłani zostali na Białoruś po to, żeby wzniecić niepokoje, i deklarował, że wszystkich ich wyłapiemy, bo tak to mówił. Z 33 aresztowano w sanatorium pod Mińskiem, a jednego na południu kraju, a reszta z nich będzie złapana. Potem zaczął występować w piątek w trakcie spotkania z szefem KGB Wakulczykiem i szefem Komitetu Śledczego. On występował w nieco bardziej stonowany sposób. Tam padła taka deklaracja, że tylko jedna grupa tych Wagnerowców przeniknęła na Białoruś, pozostali nie zdążyli. Ale też i szef Komitetu Śledczego mówił, że są, a wcześniej jeszcze o tym mówił sekretarz Rady Bezpieczeństwa, że są przygotowywane jakieś grupy po rosyjskiej stronie granicy pod Pskowem między innymi. Ostatnio zaś pojawiła się informacja w trakcie tego jego orędzia, że jeszcze jakaś jedna grupa znajduje się na obszarze Białorusi. W związku z tym myślę, że tu jeszcze będziemy mieli do czynienia z kilkoma wersjami. Dość rozpowszechniony jest pogląd, że to jest inscenizacja na użytek wyborczy i że władza albo wiedząc, że tacy ludzie znajdą się na Białorusi, albo wręcz niektórzy sądzą, inspirując ich przyjazd, wykorzystała to dla budowania pewnego wizji spisku, bo tu też trzeba pamiętać, że tego samego dnia został aresztowany Szklarow, który jest takim polittechnologiem, jak to się mówi w Rosji, i on konsultował Tichanowskiego w zakresie tego, jak prowadzić blog na YouTubie. Intencją władz jest, jak się wydaje, wykreowanie go na takiego namiestnika, czy kogoś, kto pociągał za sznurki w interesie, jak trzeba rozumieć, Rosji w trakcie tej kampanii. Tu jest oczywiście cała masa innych kwestii, bo na przykład ten dziennikarz Gordon powiedział, że w trakcie wywiadu Łukaszenka zapalił zielone światło dla kwestii ekstradycji części tych Wagnerowców na Ukrainę, bo o to wystąpiła oficjalnie Ukraina. I jak powiedział w wywiadzie też dla Radia Swoboda, to efektem właśnie tego wywiadu, czy tej deklaracji Łukaszenki, był telefon prezydenta Zełenskiego do Łukaszenki, który miał miejsce wczoraj, właśnie w sprawie ekstradycji tych Wagnerowców. Wydaje się, że to jest sprawa, którą rozgrywa Łukaszenka na kilku różnych płaszczyznach, zarówno na użytek wewnętrzny, jak i też na użytek relacji zarówno z Moskwą, jak i z Ukrainą, budowania takiego, nazwijmy to, próby balansu czy uzyskania najlepszej pozycji. Panie Kamilu, coś by pan jeszcze dodał do wypowiedzi pana Marka? Tak, to może po kolei krótko, co do stanu zdrowia Łukaszenki. Stan zdrowia dyktatorów przy nietransparentnym systemie politycznym, który jest właśnie takim zamkniętym pudełkiem, gdzie czasem coś z niego wyskakuje, a najczęściej jest to wyskok kontrolowany, czy też można użyć innego porównania, walka buldogów pod dywanem, czasem łapa jednego z buldogów, czy inna część ciała nam wyjdzie, ale tak naprawdę my do końca nie wiemy, co tam się dzieje. I z tym stan zdrowia jest zawsze zagadką. Co się dzieje z dyktatorem? Dlaczego go nie ma? Dlaczego nie występuje? A może dali zdjęcie sprzed paru dni. Tutaj różnego rodzaju kremlinolodzy mają okazję się wyżyć i sprawdzać, czy to jest ten kwiatek stał z lewej, czy z prawej, czy to się zgadza, czy to jest dzisiaj, a może kalendarza nie przewinęli. Tak na poważnie, to orędzie, które było w środę, parę dni temu,
to ono pokazuje, że Łukaszenka rzeczywiście jest w złym stanie zdrowia. Łukaszenka jest, przepraszam, we wtorek było orędzie, czyli 4 sierpnia, jest w złym stanie zdrowia i coś mu jest. Ja jestem politologiem, nie podejmuję się diagnozy medycznej, natomiast byłem na dwóch spotkaniach w roku 19 i 18 z udziałem Łukaszenki na żywo w Mińsku, w tej w jednej sali, takiej dużej właśnie, jakie było to orędzie. I zawsze zwracała moją uwagę bardzo wysoko podkręcona klimatyzacja, albo nisko w zasadzie, jeśli chodzi o niską temperaturę. Było bardzo zimno, wszyscy wręcz podmarzali. Tutaj też było widać, że nikt się nie pocił wśród publiczności, natomiast Łukaszenka bez przerwy częściej niż na tych spotkaniach, na których ja byłem, ocierał czoło. To oczywiście są już takie szczególiki, ale one też mogą nam ciekawie pokazywać to, że jego stan zdrowia się pogarsza. Ale jak mówię, jest to diagnoza... Nawet uczestnicy z tego spotkania mówili, że było wręcz zimno na sali. To też są takie relacje. To tak samo właśnie, jak było zimno mi i innym słuchaczom przysłuchującym się wystąpieniu Łukaszenki na tych dwóch właśnie eventach, na których ja byłem. I tutaj poruszając się w tej samej skali, możemy widzieć, że rzeczywiście jest z nim źle. Natomiast czy jest aż tak źle, jak głoszą Telegram kanały mówiące o naciśnieniu tętniczym, bo tam dokładnie taka była wrzutka tym razem. Hipertenicki kryz, czyli tłumaczenie na polski naciśnienie tętnicze. Wcześniej były jakieś zawały przy innych wyborach. Też trzeba pamiętać, że takie wrzutki informacyjne przy wyborach się pojawiają, aby rozchwiać troszeczkę strukturę władzy na Białorusi, sprawdzić, kto lojalny, a kto nie. Czasem to robią, być może to moje tylko spekulacje, służby białoruskie, żeby sprawdzić właśnie, kto jest lojalny, a kto tylko czeka na okazję, a czasem to mogą być też wrzutki z zewnątrz, chociażby ze strony Rosji, aby sprawdzić wytrzymałość systemu, odporność informacyjną systemu, jak kto na taką informację reaguje. Natomiast jeśli chodzi o Wagnerowców, tutaj ja się waham pomiędzy teorią, że Łukaszenka na użytek kampanii wyborczej postanowił zdemaskować kanał przerzutu Wagnerowców uzgodniony wcześniej przez KGB, FSB, FSWR, czyli służby białoruskie, rosyjskie, który działał sobie od jakiegoś tam czasu, trudno powiedzieć od jakiego, może od samego początku, kiedy Wagnerowcy byli przerzucani za granicę. Białoruś już wcześniej była wykorzystywana od lat 90. jako kanał eksportu broni, uzbrojenia rosyjskiego do różnych egzotycznych państw. To też się potem stąd wzięła między innymi przyjaźń Białorusi z różnego rodzaju egzotycznymi liderami. Tam tkwią korzenie, moim zdaniem, tych różnych dziwnych, różnego rodzaju odległych geograficznie sojuszy, chociażby z Libią, jak jeszcze żył Kaddafi, przecież oni się bardzo przyjaźnili i też odbywały się też bezpośrednie spotkania. I tutaj to jest jedna teoria, że on to zdemaskował, aby po prostu użyć tego w kampanii i nakręcić znowu jeszcze bardziej syndrom oblężonej twierdzy, co i tak robił wcześniej, tylko potrzebował mocniejszego akcentu, a trudno chyba mocniejszy akcent poza już eksplozją, no może nie taką jak w Bejrucie, ale tym niemniej, ale tutaj Wagnerowcy rzeczywiście są mocnym akcentem, albo rzeczywiście oni byli ściągnięci na Białoruś jakimś sposobem, aby zwabieni, nie wiem, czy podkupieni, bo to są ludzie do wynajęcia, żeby wzięli udział w takiej inscenizacji. Natomiast na samym końcu bym stawiał tezę, że Rosja rzeczywiście dąży do rewolucji na Białorusi. Tak jak już mówiłem, to się mieści, jakby wpisuje się w ten pogląd, który już przedstawiłem, że Rosji rewolucja na Białorusi jest niepotrzebna, jest zbyt ryzykowna, zbyt kosztowna, zbyt niebezpieczna. Dobrze, to w takim razie mamy jeszcze 15 minut, zanim przejdziemy do pytań od publiczności. Panie Marku, jaki będzie, wiadomo, że to jest może wróżenie z fusów, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat potencjalnych scenariuszy, co się wydarzy w noc wyborczą 6 sierpnia, kiedy zostaną podane pierwsze wyniki wyborów, jakie są potencjalne scenariusze. Potem poprosiłbym pana Kamila oczywiście o dopowiedzenie. Ja podzielam tę ocenę, którą mój przedmówca formułował, że nie jest interesem Rosji dokonywanie zmiany obecnego reżimu. Dlatego, że zmiana jeszcze w sytuacji rozbudzenia czy ożywienia społecznego niesie za sobą ryzyko, że wypadki mogą się potoczyć w stronę, której się nie będzie kontrolowało. W interesie Rosji, jak się wydaje, jest osłabienie Łukaszenki,
do takiego stopnia, żeby on, obawiając się rewolty ulicznej czy obalenia, po pierwsze skalą tej odpowiedzi czy represji, które zastosuje, zamknął sobie drogę do ewentualnej rozmowy z kolektywnym Zachodem, a w związku z tym był skazany na wsparcie czy współpracę z Rosją. Wydaje się, że to jest pewien scenariusz z punktu widzenia Rosji idealny. Natomiast on w kilku obszarach jest, powiedziałbym, też ryzykowny. Że po pierwsze, nie wiadomo w istocie, co się zdarzy 9 sierpnia i w następnych dniach, to znaczy nie wiadomo, na ile skala tego protestu przeciwko Łukaszence będzie skalą dużą, której mogą nie być w stanie tamtejsze władze opanować. Ja przywołam doświadczenia Armenii sprzed 2 lat, gdzie też dość spoistą, jak się wydawało, władzę w drodze pokojowych protestów i mobilizacji obywateli obalił dzisiejszy premier tego kraju, Nikol Paszynian. W związku z tym to jest pierwszy potencjalny czynnik ryzyka z punktu widzenia tego, co się będzie działo. Drugi jest oczywiście też istotny i mówił o nim wprost w Kijowie w jednym z wywiadów Walery Cepkało. Mianowicie on twierdzi, że Rosja boi się scenariusza, żeby postawienia na dyktatora, którego dni są policzone, tak czy owak, albo policzone z punktu widzenia jak dynamiki społecznej, że ten jego opór przeciwko zmianom może jeszcze trwać kilka miesięcy, a może nawet rok czy dwa, ale w gruncie rzeczy on nie dysponuje takim poparciem społecznym i takimi zasobami gospodarczymi, aby być w stanie odbudować swoją pozycję polityczną. I w tym sensie stawianie na dyktatora, którego dni są policzone, z punktu widzenia Rosji może być o tyle ryzykowne, że buduje to trudne do zniwelowania bariery między Kremlem a społeczeństwem białoruskim, czyli potencjalną nową ekipą, bo mamy dzisiaj do czynienia z być może z takim okresem przedłużającego się napięcia politycznego na Białorusi, mobilizacją społeczną, która jeśli, to trzeba podkreślić to słowo, jeśli doprowadzi do obalenia Łukaszenki, a tenże Łukaszenka będzie wspierany w ten czy w inny sposób przez Moskwę, to w perspektywie długoterminowej może doprowadzić w pewnym sensie do powtórzenia scenariusza ukraińskiego, czego część elit rosyjskich się obawia. Scenariusza ukraińskiego, czyli takiego natrwale poróżnienia Rosji z nową ekipą białoruską, oczywiście ze znacznie mniejszym poziomem radykalizmu, bo to też trzeba podkreślić. Ta perspektywa, że Białoruś stanie się drugą Ukrainą, jest perspektywą właściwie bardzo mało obecnie prawdopodobną. Natomiast znacznie bardziej prawdopodobny jest taki, powiedziałbym, dryf Białorusi w stronę większej niezależności. I w tym sensie Rosja tu stoi przed jakimś z jej perspektywy no, trudnym wyborem zbudowania balansu czy pewnej równowagi między popieraniem Łukaszenki, bo ona, myślę, będzie to robiła. Oczywiście, jeżeli Łukaszenka nie wykona jakichś nieobliczalnych kroków, a na razie tego nie robi. A szukaniem jakiejś formuły pójścia do przodu, bo to z tym też powinno być związane. Wiele zależy od tego, na ile brutalne będzie to, co się stanie 9 sierpnia, czyli na ile w sposób zdecydowany, zdeterminowany i
i stanowczy, na ile władza będzie rozbijała te demonstracje, które, ja też się zgadzam z tą opinią, będą miały miejsce. Im bardziej to będzie, nazwijmy to umownie, krwawe, choć tu trzeba życzyć Białorusinom, żeby krew się nie polała, ale im bardziej to będzie brutalne, tym z punktu widzenia Rosji już po przekroczeniu pewnej masy krytycznej może być gorzej. Upraszczając czy konkludując, no, z punktu widzenia rosyjskiego najlepiej by było, gdyby, bo to, że wybory będą sfałszowane, to raczej już dzisiaj nie ma wątpliwości co do tego, nawet po tych pierwszych dwóch dniach głosowania widać wyraźnie, że frekwencja w ciągu dwóch pierwszych dni jest najwyższa w historii, mimo że opozycja wzywa, żeby nie głosować przed terminem, ale właśnie żeby głosować 9 sierpnia. W związku z tym tu władza nie będzie miała zahamowań. Mówi się też, że te ujawnione przed kilkoma dniami w telewizji białoruskiej wyniki poparcia dla Łukaszenki na poziomie 70% to są już te wybory, wyniki wyborów, które zostaną ogłoszone. Ale konkludując, wracając, z punktu widzenia Rosji wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem jest w pewnym sensie powtórzenie roku 2010, ale żeby ono nie było bardzo, to rozbicie demonstracji, żeby nie było bardzo krwawe, czy żeby nie wywołało takiego powszechnego buntu społecznego, czyli pacyfikacja nastrojów społecznych, ale jednocześnie osłabienie Łukaszenki i odizolowanie i pozbawienie go możliwości jakiejś rozmowy z kolektywnym Zachodem. To w moim odczuciu z punktu widzenia Rosji to jest idealny scenariusz. Panie Kamilu? Co do Rosji, to w jej polityce wobec Białorusi często rządzą dwa komponenty. Ja się też o tym przekonałem trochę w zeszłym roku, jakby bliżej się przyglądając sposobowi myślenia rosyjskich elit o Białorusi, czytając specjalnie, studiowałem wiele wypowiedzi z różnych środowisk. Rządzą dwa czynniki, ignorancja i arogancja. To się łączy i nawzajem napędza. Jest taki specyficzny niuans w rosyjskim środowisku eksperckim, że jest bardzo mało w Rosji ekspertów od Białorusi, takich prawdziwych ekspertów, takich rzeczowych, wyważonych, którzy unikają obrażania Białorusinów od młodszych braci w wyszywankach, prostych ludzi wiejskich, bo my to tutaj jesteśmy oczywiście z Wielkiej Rosji, tylko w sposób racjonalny zajmujących się Białorusią, a znacznie łatwiej znaleźć porządnego, rzetelnego eksperta rosyjskiego od Chin, USA czy kwestii zbrojeń. Z czego to wynika? Właśnie ta ignorancja wynika z arogancji, ponieważ Rosjanie wciąż uważają, że Białoruś jest ich. To jest nasze, to jest zbyt blisko, żeby się tym poważnie zajmować, przecież oni tak nikuda nie dzienutce, czyli nigdzie się nie podzieją, nigdzie od nas nie uciekną. I czasem to myślenie przebija w rosyjskim działaniu wobec Białorusi, co przynosi katastrofalne skutki, najczęściej głównie dla Rosji. To, że na przykład Rosja próbowała przeforsować pogłębioną integrację państwa związkowego, 31 map drogowych, w tym ta 31, której treści nie znamy, ale możemy podejrzewać, że tam chodzi o wspólne organy państwowe, o wspólną walutę, wspólne wizy. Na razie jest tylko umowa o wzajemnym uznaniu wiz, a nie o wspólnych wizach. Więc tutaj chodziłoby o wspólne wizy, chodziłoby pewnie, o czym Rosja często mówiła, o wspólny system podatkowy, o niektóre kodeksy, ujednolicenie niektórych kodeksów prawnych, na przykład prawo cywilne, bardzo ważne dla funkcjonowania podmiotów gospodarczych chociażby, czy takie kwestie życia codziennego, że tutaj Rosja, próbując to przeforsować, wiedząc, że Łukaszenka ma niedługo wybory prezydenckie, że 2020 rok jest rokiem wyborczym dla Łukaszenki, no, rzuciła się trochę z motyką na słońce, moim zdaniem. I nic dziwnego, że troszeczkę połamała zęby na takim wkopaniu się w ziemię Łukaszenki. Przecież przypomnę tylko, że nie wyszły obchody 20-lecia, zupełnie nie wyszły obchody 20. rocznicy umowy o państwie związkowym 8 grudnia ubiegłego roku, ponieważ właśnie szczyt w Soczi, spotkanie w Soczi u prezydentów musiało się skończyć tak, jak się skończyło. Na tych wyborach z kolei Rosja troszeczkę wzięła krok w tył, zrobiła krok w tył i zachowuje się dużo bardziej pragmatycznie z jej punktu widzenia, obserwując
wydarzenia na Białorusi. Oczywiście możemy przejść do wersji maksimum, że poprzez chociażby jednego z kontrkandydatów Łukaszenki, poprzez tych Wagnerowców chociażby, że to rosyjska prowokacja, próbuje nakręcić Łukaszenkę jeszcze bardziej, ale mi się wydaje, że nawet niespecjalnie musi. Może to robić, ale nie musi. Łukaszenka i tak jest wystarczająco przerażony tym, co się na Białorusi dzieje, tym, że traci grunt pod nogami, że społeczeństwo go nie słucha, w niego nie wierzy już, nie widzi w nim obrońcy porządku społecznego, bezpieczeństwa socjalnego, nie widzi w nim obrońcy bezpieczeństwa zdrowotnego, że to już da Rosji odpowiedni wariant. Ja się zgadzam się z panem Markiem, że tutaj jest pewne ryzyko, że jeżeli Łukaszenka będzie zbyt ostry, zbyt brutalny, zbyt krwawy wobec Białorusinów, jeżeli się pojawią gumowe kule, albo no, tego oczywiście nie życzę, ostra amunicja wystrzelana w kierunku obywateli, to potem Łukaszenka korzystający ze wsparcia Moskwy będzie też obciążeniem dla samej Moskwy. Ale Rosja tutaj szczególnie nie ma wyboru, ona musi zaryzykować. Najbardziej optymalnym wariantem jest takie ustawienie sytuacji, o ile Rosja jest w stanie to zrobić, żeby ta pacyfikacja nie była zbyt krwawa, ale wystarczająca, aby Zachód zerwał dialog. Jest to trochę dialektyczne. I pełne różnego rodzaju trudności, ale być może to się z punktu widzenia Rosji uda. Szansa, patrząc z punktu widzenia Rosji, bądź ryzyko, patrząc z naszych interesów zachodnich, jest. I jeszcze ostatnia rzecz, że już teraz widzimy, że zwycięstwo Łukaszenki, które niewątpliwie będzie ogłoszone 9 sierpnia, 70% uważam, że bardzo skromnie, znaczy, że Łukaszenka rzeczywiście traci kondycję, ja myślę, że to będzie bliżej 80%, to zwycięstwo już teraz jest porażką. Ponieważ przepchnięte kolanem przez admin resurs, czyli te wszystkie zasoby państwa, przez blok siłowy, pod właśnie przymusem i taką perspektywą strachu, przepchnięte to zwycięstwo, ono będzie przeforsowane, ale Łukaszenka będzie musiał zarządzać państwem już zupełnie innym, gdzie większość ludzi mu nie ufa i w niego nie wierzy. I to zarówno utrudnia zarządzanie tym społeczeństwem, bo przecież nie da się dzień w dzień ludzi tylko zastraszać, trzeba jeszcze im coś dać i jakoś do siebie przekonać, a po drugie otwiera pole do działania do różnych sił politycznych i zewnętrznych i wewnętrznych. Mamy pytanie od publiczności do naszych prelegentów. Jakie są szanse na to, że obecne wydarzenia wywołają szerszy ruch społeczny mający na celu obalenie Łukaszenki? Co musiało zostać spełnione? Który z panów mógłby poruszyć, odpowiedzieć na to pytanie? Ale wydaje mi się, że my właśnie mamy do czynienia z szerszym ruchem społecznym, który w trakcie wyborów chce obalić Łukaszenkę. Czy to pytanie dotyczy rewolucyjnego obalenia? Rewolucyjnego. Mi się wydaje, że tutaj o to chodziło w tym pytaniu. Co musiałoby się stać, żeby został uruchomiony? Mnie się wydaje ten scenariusz w ogóle nierealistyczny. To znaczy Białoruś nie jest Ukrainą, na Białorusi nie ma takich sił politycznych, biznesowych, nie ma oligarchów tej skali, którzy mogliby wesprzeć to, co stało się na Ukrainie, czyli zorganizować Majdan, bo ta rewolucja też wymaga organizacji. Gdybyśmy już rozpatrywali taki, bym powiedział, scenariusz eskalacji pewnego napięcia, na przykład większej niż to się władze spodziewają i niż oczekują skłonności obywateli do protestu, bo też trzeba powiedzieć, że w toku tej kampanii władze popełnili przynajmniej kilka poważnych błędów, co by wskazywało na to, że one mają ograniczoną możliwość oceny sytuacji. No ale jeżeli władze byłyby zaskoczone skalą protestów i skalą oporu społecznego i trwałością tego rodzaju postawy, to w moim odczuciu znacznie bardziej prawdopodobnym scenariuszem byłoby pęknięcie w ramach obozu władzy i jakaś formuła pałacowego przewrotu. Mniej lub bardziej uzgodniona. Ale to na razie jest futurystyka, to nie ma co o tym mówić. To może ja tylko dodam, zgadzam się z tym, że to jest futurystyka i że pęknięcie w obozie władzy jest ważnym czynnikiem, aby się rewolucja udała.
Oczywiście najpierw muszą być masy na ulicach, które są gotowe do konfrontacji, co jest też ważnym czynnikiem. Same masy nie wystarczą. Te masy muszą być odpowiednio radykalne i gotowe do konfrontacji z siłami porządkowymi. Dwie rzeczy. Kiedy aresztowali Cichanowskiego pod koniec maja, albo kiedy potem aresztowano różnych ludzi, zwijano ich na ulicy, ludzie nie byli tak masowo skorzy do odbijania ich. To jest jedna z pierwszych oznak rewolucji, od tego się nawet może zacząć rewolucja. To jest pierwsza rzecz. To też było dla mnie ważne, żeby ocenić stan nastrojów na Białorusi. Druga rzecz, zwróćmy uwagę na różnicę pomiędzy masowością demonstracji nielegalnych, gdy ludzie protestowali przeciwko niezarejestrowaniu Babaryki i Cepkały 14 lipca, albo wcześniej jeszcze w czerwcu, kiedy protestowano przeciwko aresztowaniu Babaryki i jego syna, a liczebnością o wiele większą demonstracji legalnych, chociażby spotkań przedwyborczych Tichanowskiej. To spotkanie przedwyborcze Tichanowskiej w Mińsku 30 lipca zgromadziło według najbardziej daleko idących ocen ponad 60 tysięcy osób, rzecz bez precedensu, patrząc od początku lat 90. na Białorusi. Więc póki co ja myślę, że Białorusini w dużej mierze są jednak legalistami. To oczywiście nie jest niemiecka podbudowa legalizmu, to nie z szacunku dla prawa, które jest we krwi Białorusinów, tylko raczej ze strachu, obaw przed konsekwencjami. Ale Białorusini w tej kampanii preferowali, jeśli chodzi o masowość, te elementy tej kampanii, które były legalne, czyli składanie podpisów i spotkania przedwyborcze, niż na przykład łańcuchy Solidarności, które spotykały się zresztą z natychmiastową i brutalną reakcją OMON-u, czyli białoruskiego ZOMO, który dostał rozkaz, aby bić kogo popadnie i wyciągać jak popadnie. Dochodziło do tego, widziałem to na żywo, oczywiście z Warszawy, ale przez materiały internetowe, jak wyciągano klientów KFC w centrum Mińska tylko dlatego, że się nawinęli tam pod rękę. Więc tutaj ta różnica wciąż jest i to też jeszcze nas skłania do tego, przynajmniej mnie, do sceptycznego patrzenia na perspektywę rewolucji, choć oczywiście zawsze jakaś tam ewentualność jest i tego całkowicie wykluczyć nie można. Doświadczenia arabskiej wiosny pokazują, że trzeba zachować pokorę wobec wszelkich prognoz odnośnie rewolucji. Dobrze. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za obecność, za wysłuchanie naszej debaty. Wybory na Białorusi, kontynuacja czy zmiana organizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z Warsaw Institute oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej we Wrocławiu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję naszym prelegentom. Mamy nadzieję, że ta nasza debata pozwoliła przybliżyć sytuację u naszego wschodniego sąsiada. Dzieją się, jak Państwo słyszeli, bardzo wiele rzeczy, wiele jest znaków zapytania i na pewno wszyscy będziemy bacznie obserwować, co się będzie działo w Mińsku i na ulicach innych miast Białorusi już po ogłoszeniu wyników. Zobaczymy, który ze scenariuszy się spełni. I oby było jak najlepiej i bezkrwawo. Raz jeszcze bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo naszym prelegentom. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I zapraszam na kolejne wydarzenia z cyklu RODM Online. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.